Szaloma, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście jestem z Dajemy Króliczka, Herc Wire 4 na modyfikacji Regium Polonie, gramy Wielką Polską, właściwie Rzeczpospolitą w sojuszu z Babici MacArthurem oraz anarchistyczną Hiszpanią, która lada dzień powinna wejść do wojny. Jak sobie patrzyłem, spokojnie nie będzie nic naciągane, bo Francuzi byli przygotowani na ewentualną wojnę. Anarchiści po naszej imperialistycznej stronie to będzie piękna wisienka na torcie. Także czasami lore jest piękne, ale może być jeszcze piękniejsze, także łapki w górę, soczyste komentarze. Operacja berlińska zakończyła się sukcesem. Berlin zdobyty, wrogowie odepchnięci, teraz chcemy domknąć kotły na terenie, powiedzmy, Śląska i Czech. Jeżeli to się uda, to będzie zarąbiście, a żeby to się udało, wystawimy setkę naszych niegotowych, świeżakowych dywizji. Aha, nawet nie setkę wystawię, tylko 72 dywizje. Dobrze, to są 72 dywizje. I my te 72 dywizje, drodzy towarzysze nasi, powrzucamy do Armii Zachód, bo Armia Zachód ma... Jezus. Trochę średnie te dywizje są, nie da się ukryć, nie, wychodźcie tu. I zostało 51 dywizji, jest, jest. Ciebie chciałbym pod osobnego marszałka wrzucić, mamy jeszcze jakichś wolnych marszałków? Mamy. Daj mnie, synek. Daj mi grzmota. Tobie jednej dywizji brakuje. Jak tak patrzę, to... Tak patrzę, czego wam najbardziej żbiczki brakuje? Czegoś najbardziej brakuje w tym placce. Aha. Ale karabiny mają, tak? To jest najważniejsze. Najważniejsze, że karabiny mają. Reszta mnie nie interesuje. Poradzicie sobie, panowie, jakoś. Nie wiem, jak jakoś sobie poradzicie. Podziel was na pół i zosta... O Jezus, będzie po dwie dywizje. Dobra, te dwie dywizje usuniemy, bo ja nie mogę patrzeć, jak są takie nierówne staczki dywizji. I poradzicie na front wschodni. Nie, jedną dywizję, znaczy jedną armię... Jedną powiedziałem, cyk, cyk, cyk. Dzięki czemu zrobiłem coś takiego. Dostaniecie brutę, cyk, okej, do tej armii, natomiast wy polecicie na wschód. Wschód o dziwo całkiem spoko sobie radzi, cieszę się niesamowicie. Chodźcie tutaj, cyk, a te dwie dywizje, dobra, na razie wek, bo i tak nie mamy sprzętu. I fokus na uzupełnienia, a jak to wygląda? To mnie boli, powietrza nie ma! Powietrza nie ma, duszę się! Halo, gdzie nasze? Dużo stali. Jak to się stało? Za dużo stali, za mało gumy, bo mnie topią konwojami bandyty! Nie, no nie mogę stać flot, ja się boję, że te pancerniczki bez tych musimy... Muszę zbadać niszczyciele, a nie mam czasu badać niszczycieli, no rozumiecie? Rozumisz! Rozumisz problem! No, powietrza nie ma! Powietrza nie ma, duszę! Duszę! Duszę, duszę! Dobra, nie przez rzekę dzbanik. Kto tu w ogóle dowodził tym? Kto to dowodził? Przecież to jest jakiś skandal, a nie ofensa. Dobra, trzymaj rozgrywkę, otrzymaj rozgrywkę, bo nie mogę na to patrzeć. Koncentracja. O, przemysł, 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 jest, jest. Przemysł. No i cyk, i niszczyciela badam. Kto mnie powstrzyma? Flotę budować muszę. Flota znaczy powietrzem, tak jak Bożem Czechów jest w drzewku ta woda, to naszym morzem będą, znaczy powietrzem. Ej! Czekaj, czemu Austro-Węgry mają austriackie drzewko? Faktycznie! Nie dostali węgierskiego drzewka? Jezus, paradoks, shame on you. Wstyd i hańba. Wstyd i hańba, panie paradoks. Wstyd i hańba, cofnij te zmeszki, cofnij te zmeszki. Zaatakuj ten Kostrzyń, kurde, historyczna jakaś forteca się odpaliła. Tu są jeszcze lasy, nie? Bo tu chodzi o to, żeby się... O, ciperki na Związek Radziecki. Tylko, że ja teraz ciperków na nich nie potrzebuję akurat. Ciperki kolońskie będziemy łamać. Ile dni? 192. Możemy zostać mistrzem szpiegów, ale czy przydałoby się gospodarka wojenna? Zrób deszyfrowanie szybsze. Bo na was by się bardziej przydało. Jest, jest. I o co chodzi? Chodzi o to... Boże, przez tą strzałkę nie widzę, jak tu state'y idą. Chodzi o to, no właśnie, żeby się nie zatrzymać na tych górach przypadkiem, a się rozpędzić i wjechać tam na pełnej, tak pod górkę, nie? Czajcie, żeby był rozpęd i tak dalej, tylko nie dajcie się jeszcze otoczyć, żbiczki, i będzie zarąbiście. Nie dajcie się otoczyć. Ty tutaj pomagasz, pomagasz. No i nice, panowie. Brawo, dumny z was jestem. Okej, okay, dywizje nasze podeszły. 3-4. Zacznijcie ich kąsać. Wiem, że nie będziecie na razie przebijać. Ale jak podejdzie reszta pustych dywizji, to macie szansę się przebić. To dużo. To macie bardzo dużo szansę. Dobra, mamy. Czy to w ogóle jest? Ej, to są jedynki tylko. Czechosłowacja nie zdążyła Sudetlandu ogarnąć? Jak idzie w tych... Bo i poszli w Niemców, nie? Bo to taki burdel się zrobił. Weź to rozlej. Tu przelejeć. Ty jedź dalej tędy. Wy tu cyk, 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 cyk.
Tu by przydało się pchnięcie. Tu by się przydało pchnięcie i tu jest, gdzie jest to 5 dywizji, byłoby idealne miejsce, ale tu stoi 5 dywizji. Dlatego co my zrobimy? Dorzucimy więcej naszych dywizji. Proste, proste. Te dwie z powrotem na Kostrzyń, bo to będzie dobre przebicie. A wy, panowie, musicie bronić Krakowa, Katowic! Szybko dywizje nowe wystawione, świeżaki! Pospolite ruszenie! No nie no. Jak to jest, że jestem najbardziej puszowany od tej strony, a Sowieci jeszcze z Chinami walczą? O kurde, też zaczęli puszować. Ale z Sowietami to możemy się bronić i nawet się cofać możemy spokojnie, także luz bluz. Luzik, luzik, luziki, arbuziki, że tak powiem. Hopaj siupaj, dodana. Wczoraj spałem na podłodze, hopaj siupaj, hopaj siupaj. Hopaj siupaj, hopaj siupaj. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 bo oni tam na północy raczej nic nie mają. A te dywizje by chciały tam normalną linię frontu zrobić, więc robimy coś takiego, o cyk. Nice. Wy się trzymacie, wy tego niszczycie, a ta jedna dywizja właśnie, ona sobie idzie, a potem to wszystko tutaj pozajmuje ładnie. Tu cyk, 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 zrobisz sobie Tour de Murmańsk. Tour de Murmańsk. Go. Okej. Tak średnio. Tak średnio, tak bardzo średnio. Weź, to jest Armia Wschód? Tak, to jest Armia Wschód. Weź to na nowy teatr. Nazwiemy to... Wschód. Nie Wschód. Tylko Wschód. Tylko Wschód! Wschód. To nazwiemy Zachód. Zachód. O, proszę bardzo, ładnie, lorowo, klimatycznie. Czy nam starczy siły i pary w łapach, żeby to przepchnąć bez powietrza? No bez powietrza to ciężko. Zadyszki dostajemy. Tak generalnie to tak szału nie ma, nie? Szału nie ma. Szału nie ma, ale pracujemy nad tym, żeby był szał. Pracujemy nad tym, żeby był szał. Okej, 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 okej. O, ten kocioł, kurde, no nie no, muszę to zrobić. Muszę to zrobić, bo będzie potem przypał. Jak tego nie zrobimy, to wracamy po prostu, żeby ich odepnąć spod Krakowa i tych Katowic o Śląsków. Puść te 6 dywizji, nie przepchniemy tego, za dużo jest tego. Za dużo. Wytrzymaj to. Okej, okay, wy macie ten, wy jesteście jako... Aha, to wszystko jest jako elita. Nie no, nie wszystko nie może być elitą. Zrób tak. Brygada kawalerii, czy jaka kurwa brygada kawalerii? By to w ogóle tak, na razie walić te garnizony. Niech, ale te zmotoryzowane dostają jak najwięcej sprzętu. Gdzieś tam kiedyś powstanie. No nic, wszystko tu wrzucamy. Wszystko w ten wyłom wrzucamy i liczymy, że jakoś to będzie. Nie wiem, zaatakuj na razie tego. Oho, ty, bo dobra, ale przyszliśmy. Weź ich zatrzymaj. Możemy wejść do Pragi. Prawda, niewiele mi to da. Francuska Syria kapituluje. Okej, okay, okej, okay, żbiczku. Widzę, na tym froncie to bardziej Francuzi zyskują. Wrzuć anarchistów do wojny. Fajnie będzie, mówili. No właśnie, widzę, jak jest fajnie. Utrzymaj się, dobra, pięknie się utrzymałeś, leć dalej. Wiem, że ta piechota się cofa i to jest ryzyko, że mnie sami odetną. Dobra, zostawili tylko 3 dywizje, nice, teraz możemy podejść. Na to liczyłem! Te lasy przepchniemy. Tu możemy sprawić, zrobić kocioletek malutki. Malutki kocioletek, okej. Okay. Chyba. Tu musi więcej dywizji wejść, a żeby tu weszło więcej dywizji, trzeba by to popchnąć. O Jezus, jak oni się wlewają! Gdzie te dodatkowe dywizje są? No panowie! Tak nie może być! Całą Galicję tracimy. Calutką, ale festungi Krakowy się trzymają. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. No nie, no musi być ten kocioł, no! Musimy to tu domknąć, przecież to będzie... O, to będzie wielkie zwycięstwo! Zając endzigowy rysujący palcem po mapie nieistniejące ofensywy. Dobra, przepchnij to. Zrobimy po drodze mniejszy kocioł, żeby to przepchnąć. A wy, panowie, musicie wytrzymać. O nic więcej nie proszę. O nic więcej nie proszę. Trzeba przemysł ewakuować. Więcej zrobiliśmy tych slotów, ta? Cyk, 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 cyk. Buduj na razie tu wszędzie. Wszędzie trzeba budować. Jak Ruscy. Ruscy grzecznie stoją, Ruscy grzecznie stoją. W razie czego szkoli się tu kolejne 29 dywizji, które nigdy razie nie powstanie, bo nie ma sprzętu. Nie jesteśmy w stanie tej Pragi dopchnąć. Dobra, ale tu się przebijemy. Bijemy się. Halo, przebijemy się. Też jakiś buścik do ofensywy czy coś, bo to jest najlepszy moment.
To mnie strasznie denerwuje, to mnie strasznie denerwuje. A nie wiem jak tego przeatakować. Wrzuć tę dywizję. Weź tą piechotą go trzymaj, ty też go trzymaj. Chociaż nie, ta piechota niech chociaż tu wejdzie. Cokolwiek musi wejść tutaj w to przejście. Okej, coś takiego. Nice, nie wiem jak długo tego będziesz kontrolował. Zostaw to. Zostaw to, synek. Szkoda się wypalać. Szkoda się wypalać. Czekamy aż tutaj na północy się przebiją. Dobra, Krakowie się bronią, to jest najważniejsze. Dzieci Amerykanie, to jesteś Amerykanie płynęli. Dzieci Amerykanie są. Dzieci Amerykanie są. Dzieci Amerykanie. Amerykanie są Ryszardy i nie potrafią. Gospodarka wojenna. Czy na pewno pełna mobilizacja? Dawaj pełną mobilizację manpowera, styknie. Chyba styknie manpowera. Trzeba szybciutko trzepać fab... O! Kocioł! Dobrze, i co? I byłoby tutaj kontrolować poważnie. Nawet nie wiecie, jak ta prowincja tutaj mnie zatrzymywała. A my teraz tutaj cyk, cyk, cyk. Jak grzbiczki, chomiczki. Cię przelejemy, ulejemy, wlejemy. Nie tu, tu... Kurwa, panowie, no nie tak. Daj, co to stoi? Tu! A tu nie ma... Kurde, ta strzałka mnie irytuje, no. Bo nie widzę, co akurat na linii ofensywy jest strzałka i state mi zasłania. No czajcie. Czajcie, nawet w sztabie mnie trolują. Ale panowie, to szybciej niż na Mazurach, nie? Szybciej niż te kotły mazurskie musicie to likwidować, bo tu ofensywa cała czeka. Weź ich zacznij kąsać. Tu nie ma state'u, nie? Tu gdzie... O właśnie, teraz przeszli. Dobra, nice. Jezus, jak to źle wygląda! Szybko! Szybko, fasta, trzeba się przebijać. Praga. No nie, no 6 dywizji, dobra, ale zmiękczymy. Weź olej ten kocioł. Tu! Tu dzbanie! Dobrze, dobrze, o to chodziło. Atak z 30 kierunków. Podkarpackie siły powietrzne! Zarąbiście, co to dawało? Dawało więcej samolotu? Aha, asy. Przemysłu trochę, co mi teraz pomoże? Pierdza Modlin. Umocniony obszar Śląska. Dawaj forty w Krakowie. Forty w Krakowie, w Katowicach Śląski trzeba bronić. Nie wiem, czy część tych fortów jest rozpisu Niemców, ale nieważne. Chociaż część dostaniemy dla naszych. Surowcowo, surowce spadają. Nie topią. Po prostu w fabryczki wchodzą. Dobrze. Fabryczki wchodzą. Nasze lotnictwo jakkolwiek jeszcze istnieje. Ej, no na wschodzie coś tam sobie latają i dają radę. Coś tam dają sobie radę. 3000. Daj te samoloty. Bo widzę, że tu nie latają. Ja mógłbym w sumie trochę powietrza złapać. Chodź tu. Lataj nad Czechosłowacją. A Czechy to jest w ogóle osobny state. Na podstawce to jest chyba jeden, nie? Jakoś tak. Tu ładnie leci. Ale wolałbym bardziej na lewo od Pragi. Ale dobra, wykorzystujmy to, co mamy. Jest. Piechota się tu nie mieści. No weź to przepchnij te dwie dywizje, co tu w kotle się kitraszą. Kotują. Weź to popchnij, przepchnij, zdobądź. Tu więcej. Dobra, jedna dywizja fortów broni w lasach. Dobrze. I od razu dalej, od razu na hradę, cekę i pomożecie tę Pragę zdobyć. Tu jest dobrze, tu jest bardzo dobrze. Samoloty nasze latają. No i teraz z powietrzem to od razu lepiej. No blitzkrieg, bo tu mamy blitzkrieg. Przypomnę, żeby Polska blitzkriegowa jest. Ona potrzebuje powietrza nad sobą, nie? Bez powietrza nie ma blitzkriegu. Dusimy się, a dusić się nie wolno. Weź chociaż trochę będzie bolało, ale puszuj. Dobrze. No nie, wrzucili coś. No właśnie, bo zaczął. Jest, 2000. 1 do 8. Nasze łosie, karasie. 1 do 8. Elo, pozdrawiam. Pozdrawiam. O chuj. Znaczy, cholipka. Pomóż się tą. Jezus, ile ty jest z dywizji naciapana. Ale mi też brakuje sprzętu. Zwłaszcza Austro-Węgrom. To jest wojna na wyniszczenie. Ciekawe, jak długo wytrzymałem z totalną mobilizacją, bo zając oszalał. Można by w sumie tutaj bliżej... Nie, do Katowic pchamy i do żywca ten kocioł. Ej, czy mi wyparowała jedna dywizja? Było 19. Prawdopodobnie parują te puste. No cóż, chyba było 19. Nie, jedna wyparowała z powodu braku sprzętu. Może tak być. Wiesz co, zrób tak. Może nie aż tak. Zrób, żeby się jeden ten i siedby jeden ten się robił i resztę zmeszki z powrotem oddaj, ok? Z powrotem zmeszki, żeby trochę tych samolotów się robiło.
Okej, okay. Okej. Okay. Nie chcę im dawać British Hong Kong. Czemu ty wszystko zrobiłeś jako tego? Wpływy Kominternu? What? Czemu ty wszystko zrobiłeś jako... O kurde, jak oni się tu wlali! No nie zaciekawie, panowie, mieliście być naszym Wunderwaffe! Silna ta Francja pod Kołunę, silna, silna, przynajmniej Bebici się stawia i granicy nie przekroczy i nawet Bebici tu coś puszuje, nice, a jak Bebici na tym froncie? Bez zmian, o widzę, że Edwardzik w końcu ten, do Chorwacji podesłał dywizje, które się dropnęły. Afryka jest... Afryka is lost, Afryka is not lost, bo jeszcze jest... Co tu biega? Jak ty biegasz? Co to za jakieś romle francuskie? Aha, i tu w Maroku walczą. Melina. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Łatryszony mamy. Łatryszony nie mamy. Wiem, że na wschodzie nic nie puszuje, ale to dlatego, żeby nie palić sprzętu. Tu jest jakaś dywizja. Żeby nie palić sprzętu. No nie wiem, no coś takiego można nawet popuszczać tylko po to, żeby wyrównać trochę linię frontu. I mniej dywizji, żeby było potrzebne. Na odcinek, które są na przykład potrzebne na południu! Wiesz co? Daj ten wschód. A pomoże się ten wyłom pokryć. Troszeczkę się rozciągniecie. O, coś w ten deseń. Coś w ten deseń. Katowice straciliśmy! Shit! Trochę surowców nam spadnie. Czy jesteście w stanie to odbić? Jakbyś to zatrzymał, to zatrzymał i to zaczął puszować. Szogunat Japonii dołączył do Kominternu. I have no idea, co tu się dzieje. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie wiem, kto tu poetą był. Co tu się wyrobiło. Czemu oni wszyscy do tego Kominternu lezą? Czy to jest zbagowane? Czy o co chodzi? To mnie przeraża. Praga je chce upaść. Pewnie już tu wrzucili tyle samolotów, że... No, 4 do 2 zaczynamy tracić. Dobra, walczyć. Walczyć tutaj chociaż trochę kasików, żeby pomagało. Dobra, walić na razie tą Pragę. Polećcie tędy. To powinno być lepiej. Tak, tak, wszyscy wchodźcie do wojny. Valerian czuma, kontuzja. Najlepszy moment, żebiszku sobie wybrałeś. Najlepszy moment. Weź te liberce, wyzwól. O, ty, to jest pusta prowincja w sumie. Weź to jeszcze bardziej rozciągnij. Mhm. Jeszcze chwilę popróbujemy, a jak nie, to wracamy pod te, pod Małopolskie i tam Galicję, żeby ratować wyłom. I ratować. Widzę, że tu nas wypchnęli za rzekę. Nie no, żbiczku, widzisz, że cię puszują. Nie ma Atryszonu. I zaczęli kontratakować. Dobra, zostaw tą Pragę, bo nie zdobędziesz tego w ten sposób. Nie zdobędziesz. Okej, okay, te liberce chociaż, panowie, no. Te liberce chociaż. Nie róbcie mi tego. Żbiczki moje, Kostrzyń zdobyliśmy. Nice. Nice. Tu się cofniemy. Flota stacjonarna. W dupie mam teraz tą flotę. Dawaj Elżbietę Wiśniewską. Dawaj Elżbietę Wiśniewską, rób to jakiegoś szpiega. Dawaj pelotka. Nie, nie pelotka. Linię montażową. Trzeba więcej robić sprzętu. Bo sprzętowo jest dobrze jakościowo. Po prostu nie dajemy rady na tego, no wyprodukować tego wszystkiego na wojnę z tym wszystkim dookoła. This is problem. This is great problem. Okej, okay, my tu jeszcze mamy kory? Tak, region narodowy. Można by to pusznąć. Jak dorzuciłem dodatkowe dywizje, to co? Lepiej trochę? Lepiej trochę? Weź tą jedną grecką dywizję spuszuj. Okej, okay, trochę lepiej. Są, co to są? To są wzgórza, góry? Bo nie widzę, bo jest strzałka jebudna, to są wzgórza. Ty się cofasz, ale to jest kontrolowany odwrót. Tu jest trochę niefajnie, jak się cofniesz, ale ci rzucą dywizję. Ty stąd się możesz cofać w razie czego, zezwalam. To jest na siłę, no ale tu mógłbyś utrzymać już, nie? Mhm. No, puszuj, 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 puszuj. Rosja, umocniony Śląsk, dobrze, zrób twierdzę modlin w razie czego. Jak te forty to wyglądają? Kraków dziesiątka, no to teraz Kraków to może się O, trzymać Krakowy! Trzymać Krakowy do końca! A te dywizje czemu nie chcą do frontu dojść? Co im tu nie pasuje? Do prowincji zapotrzebowanej na... No to tu jest problem, żbiczku, tu jest dramat. Leć tam bronić, jak się nie mieścisz, jak ci ciasno. To co za ludzie, sabotują mnie. A, do 50, teren, przeprawa, teren, noc. Ci mają przeprawę, teren, ty jakieś rzeki są? A serio, tu mi rzekę liczy? O rany. Przestań to puszować. Przestań to puszować. Nie zdobyliśmy tej Pragi, to jest problem, że teraz muszę gdzieś po jakichś górach skakać.
Nie wiem, czy chyba w jakiś odwrót nie trzeba zarządzić. Kiepsko to wygląda, kiepsko to wygląda. Ktoś pisał w komentarzach, że mu się nie podoba Polska, która... Jezus, jak to leci, to już pod Poznań podchodzi. Tak, Kalisze, łodzie. Że mu się nie podoba, jak Polska na początku puszuje. Polska powinna mieć na początku festung. No to widzisz, że biczku jest festung. Nawet postęp kapitulacji nam się ładuje. Liberię nie wezwaliśmy do wojny. Go Liberia, Liberia nas uratuje. Nie no, plan był ambitny, byśmy mieli dużą przewagę, jakbyśmy to domknęli, ale nie domkniemy. Niedobrze. Teraz Berlinę. Nie wiem, czy nie trzeba stąd uciekać. Nie wiem, czy nie trzeba stąd uciekać. Dobra, wiecie co? Wiecie, co robimy? Bella ciao, bella ciao. Jezus, jak ja patrzę na sprzęt tych dywizji. Kto wpadł na pomysł, żeby walczyć? Kto wpadł na pomysł? Lecimy tutaj. Widzę, że to jak doszło do Wisły, Sanów, to się trochę zatrzymało, jak rzuciłem te dodatkowe dywizje. Przynajmniej na chwilę. Od tej strony spróbujemy domknąć kocioł. Podbijamy Katowice, tu będą troszeczkę kory, więc będzie łatwiej przez chwilę puszować. No tak, kory to na dwie prowincje będą. Ale spróbujemy od tej strony przejść tutaj przez Cieszyny, góry szybko i od tej strony to domknąć, a to się musi utrzymać. Także spróbujemy wycofać. Spróbujemy się stąd wycofać, najżej piechota to utrzyma. Trochę oddamy terytorium, ale i tak go nie utrzymamy. I tak go w większości tutaj nie utrzymamy. Za dużo dywizji, za dużo tego tutaj wszystkiego biega. Także wycofajmy z Meszki. Niech chwilę odpoczną, deszyfrowanie, okej, nice, nice, nice. Będziemy się, nie wiem, kryptologią ratować czy coś. Weź na razie na ruskich nie rób. Gdybym miał pewność, że Rosja po zajęciu Moskwy skapituluje, no to no, oczywiście bym tam puszował, no ale zajęcie Moskwy mi nic nie da. Wiem, że mogę Rosję sobie na łatwości puszować tymi zmechami, ale no mówię, to jest strata czasu puszowanie Rosji. Panowie, utrzymajcie to, musicie to utrzymać, ten wyłom na Saksonię. Nie cofajcie się, daj tą piechotę, no przecież tu jest tyle dywizji, mogę coś wystawić, nie mogę. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Che passerano. Weź ten zachód, skróć do Rzeszowa. Zachód się kończy na Rzeszowie, dalej jest już tylko wschód. A, źle to wygląda. Amerykanie, gdzie wy jesteście? Pomocy! Pomocy Amerykanie. To nie jest ucieczka, to jest kontrolowany odwrót, żeby przeatakować z jednej prowincji. Dokładnie, tu na tych fortach staniecie i tu was domkniemy, taki jest plan. Dobra, zmeszki się już rozstawiają, rozstawiają się, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, chodźcie tymi zmyszkami, przebijajcie się. Albo... Nie no, tu jest znowu rzeka. Tu musi być duży kocioł sobie wyobrażam, pragnę dużego kotła i tu będzie duży kocioł. Choćby nie wiem co, bo mógłbym tu się próbować przebijać. I byłoby łatwiej, tylko by trzeba było w jednym miejscu Odrę przekroczyć. Nie! Chcę duży kocioł! O, sprzęt. Jezu, żeby anarchiści nam sprzęt wysłali, żeby Liberia mi sprzęt wysyłała. Nie może być. A właśnie, bo Liberia tu walczy. Ej, oni coś robią. Boże, ja myślałem, że oni nic tu nie mają przecież frontu. Gdyby bici broni tego. Dobrze, dobrze, dobrze. Ty, no pod Berlinem znowu są. Daj tą dywizję. Weź go, wyrzuć z tego Berlina. To się musi utrzymać. Jeżeli mamy zrobić ten kocioł, to się musi utrzymać. Weź go skontruj, żeby ci go wypchnęli z powrotem. Okej. Nie puszuj tego, żbiczku, nie ma sensu. Twierdza Modlin Łomianki. Na wszelki wypadek, byśmy mieli Warszawę bronić. Jeszcze może stolica będzie w Warszawie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tu są jakieś dywizje. A, wymaga modernizacja zakładów. Starachowice. Wymaga motoryzacja armii. Dawaj, dawaj, żbiczku, cokolwiek, co tylko nam pomoże. Flota stoi w porcie, bo na Bałtyku mamy ról Polonia na Bałtyku, że tak powiem. Gdzie te dywizje tu są powoli? Dobra, powoli się rozstawiają. On tu lata w 10 tysiącach. Latajcie na razie nad tą Pragą, żeby to utrzymać. Ciasno, 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 panowie, dacie radę. Trzymaj te dywizje, trzymaj, wypierdzielaj, bo to jest blisko Berlina, żeby tego nie odcięli, żeby mi... Okej, okay. Północno-zachodnia, desant? Mamy dywizję w Hamburgu. Raz, dwa, trzy. Puszowanie tym to skandal. Dobra, zacznij to kąsać. Okej, okay. Dobrze w tej Krakowie są dziesiątki. Jezus, jak dobrze my mamy stolicę w Krakowie, bo to dało nam forty tutaj, nie? Dobra, wy się chyba utrzymacie. Nie wiem, czy to odbijecie. Tutaj lata, weź, lataj na razie tu. Okej, okay, od razu lepiej.
To wszystko wina powietrza, no. Wszystko wina powietrza. Mhm. Lecicie, lecicie, lecicie. Daj jedną dywizję. Zatrzymaj ich. Już na chwilę. Okej, okej, tu się powoli rozpędzamy. Dobrze, 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 dobrze. Rozpędzimy się, to wjedziemy. No nie, kostry. Ja tyle czasu walczyłem o ten kostrz, jak wy go oddajecie. Czemu te dywizje nie wchodzą na front jak powinny? Przecież to jest spokojnie z zaopatrzeniem. Idealnie. Idealnie, oni nas puszują. No i cholipka. Nie wiem, rób ktoś coś, bo to jest wszystko endzigowe, co to się dzieje. Bardzo endzigowe. Bardzo upadkowe. Jak te forty w Krakowie? Oni jeszcze żadnego fortu nie uszkodzili, zarąbiście. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, cztery austro-węgierskie dywizje. Nie mogę tu rzucić samolotów, gdzie puszuję, bo jest za dużo. No i tu ich lata, zobaczcie, w chorych stakach. Ale coś naszego tu lata. Włochy i junta amerykańska. Tu może... O Jezus, też ich jest tysiące. O rany. Biegiem, biegiem, biegiem. Jak się byśmy się cofnęli, to co? Na Warszawę, na Wisłę? Czy forty zrespiują? Jak te forty wyglądają? No są trójki i dwójki, więc to jest gówno. Na Wisłę chyba się cofamy, jak się nie uda. Będzie odwrót na Wisłę. Nie, 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 nie. Ruchy, ruchy, ruchy. Spróbujcie z tej strony też. O właśnie, od razu lepiej. Na te dwie prowincje polecieli. Jezus, 600 tysięcy strat. 600 tysięcy strat, czajcie. I co, nie jesteście w stanie już tego puszować? Wrzuć tu do Krakowa te zmeszki, żeby przypadkiem Kraków nie padł. Dobra, przepalicie to. Dobrze, 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 dobrze. Tylko szkoda, że was kontrują. To pod Berlinem powinniśmy chyba odbić. Powinniśmy. Utrzymajcie, panowie, te forty, proszę. Te tą linię gór. I wiecie co, jeszcze proszę, koniec tego odcinka, bo to jest skandal, co się dzieje. Także co, łapek górę, co czysty komentarz. Widzimy się już jutro, cześć, trzymajcie się, na razie, elo.